Opozycja twierdzi, że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przekroczył swoje uprawnienia i rozważa złożenie wniosku o jego odwołanie. Podczas sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego radni mieli głosować nad uchwałą w sprawie przystąpienia Powiatu Wałbrzyskiego do stowarzyszenia Haus Schleizen z siedzibą w Kenisch-Winter. Radni Platformy Obywatelskiej zwrócili jednak uwagę, że Zarząd Powiatu przekroczył swoje uprawnienia w tej kwestii. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w zeszłym roku, w sierpniu, mnie pamięć nie myli, podjął wizytę, delegację zagraniczną, właśnie na zaproszenie tego stowarzyszenia. W tamtym momencie prawdopodobnie nastąpiła już decyzja o przystąpieniu do tego stowarzyszenia, pomimo tego, że to do kompetencji Rady Powiatu Wałbrzyskiego, a więc organu stanowiącego, bo o tym mówi artykuł 12 ustawy o samorządzie powiatowym, należy podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do stowarzyszeń lub związków. Zarząd powiatu opłacił już składkę członkowską w ramach przynależności do stowarzyszenia Haus Schleizen, co zdaniem opozycji było naruszeniem przepisów, bo każda decyzja zarządu powinna być wcześniej poddana głosowaniu rady. Zdaniem radnych Platformy Obywatelskiej przekroczenie uprawnień przez zarząd może być podstawą do złożenia wniosku o jego odwołanie. Zarząd powiatu, podejmując samodzielną decyzję o przystąpieniu do tego stowarzyszenia oraz wpłacając składkę członkowską w wysokości 30 euro, przekroczył swoje uprawnienia. Przekroczenie uprawnień jest podstawą do tego, aby odwołać zarząd. Zarząd powiatu przyznaje, że popełniono błąd proceduralny. Tak, popełniliśmy błąd i się do niego przyznajemy. Proszę Państwa, wydaliśmy prawie 50 milionów na inwestycje drogowe i pomyliliśmy się na 120 zł, które oddamy z własnych pieniędzy. Myśmy te 30 euro przelali intencyjnie, później wyszło, że jednak nie do końca powinniśmy chyba byli te pieniążki wpłacić. Bierzemy to na swoje sumienie. Sami oddamy z własnych pieniążków te pieniądze. Nie będziemy zwracać się do partnera niemieckiego o zwrot ich, dlatego że nie będziemy ośmieszać strony polskiej. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego jeszcze przed rozpoczęciem głosowania złożył wniosek o usunięcie tego punktu z porządku obrad, oświadczając, że przystąpienia do Haus Schleizen nie będzie, nie ma więc nad czym procedować. Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski twierdzi, że problem dotyczy jedynie uiszczenia opłaty członkowskiej. Platforma Obywatelska jest przeciwko zawieraniu porozumień, więc wycofaliśmy przedmiot uchwały. No nie będziemy, proszę Państwa, angażować strony niemieckiej w jakąś tu rozgrywkę polityczną po tej stronie, bo jak wizerunkowo by to było, gdyby do nich dotarło, że radni się kłócą o tym, czy są właściwym partnerem, czy nie są. Przykre jest to, proszę Państwa, że Platforma Obywatelska będzie porozumienia chyba tylko robić z Putinem bądź z Białorusią, bo to ja widzę, że tylko tamte kierunki są dzisiaj na topie. Przekroczeniem było tylko to, że niepotrzebnie żeśmy wpłacili te 30 euro. Teraz radni opozycji zajmą się szczegółowym analizowaniem działań zarządu starostwa w sprawie uchwały o przystąpieniu do niemieckiego stowarzyszenia.